Trenerze, zacznijmy może od spraw kadrowych. Wszyscy do dyspozycji przed meczem w Niepołomicach? Tak, no, Rafał Grzelak przeszedł zabieg tego nosa, ale będzie gotowy na mecz. Czyli ma pan taki pozytywny ból głowy o zestawienie jedenastki? Pytam teraz, czy ona już w głowie, czy jeszcze nie? Coś tam robimy. Dzisiaj też mieliśmy trening taktyczny, także szukamy rozwiązań. Jest jeszcze trochę czasu, także na pewno będziemy gotowi. Cztery zmiany, jak dobrze pamiętam, pomiędzy meczem w Głogowie a tym kieleckim. Teraz także będą zmiany. Pan mówi, że dopasowujemy skład do każdego przeciwnika. Oczywiście każdy z tych zawodników musi być pod taką przysłowiową parą i on musi, każdy musi się czuć potrzebny. Doskonale wiemy, że z różnymi przeciwnikami idzie grać i też można dostosować również i taktykę, wykonując pewne przesunięcia personalne, także na pewno takie zmiany będą. Jest to mocna liga, bardzo wymagająca. Musimy być przygotowani na wszystko. Jeśli chodzi o trening, bardziej skupialiście się i skupiać będziecie do meczu jeszcze na tych aspektach defensywnych, bo one jakby bardziej szwankowały w tym spotkaniu ostatnim, no bo do ofensywy to powiedzmy nie można mieć chyba tam jakichś wielkich zastrzeżeń. Ale zawsze też są. Generalnie oczywiście to, co mówiłem, no gdzieś tam nad tą organizacją naszej gry, generalnie, czy to w defensywie, czy w ofensywie, cały czas pracujemy. To jest młody zespół, powiedzmy, w ten sposób. Są zawodnicy, którzy wcześniej ze sobą nie grali. Musi to, tego typu treningi muszą być, bo ten zespół musi się dopasowywać, musi się zrozumieć, musi się zgrać. Wiemy doskonale, każdy z nich grał w różnych klubach gra się inaczej, różnych rzeczy wymagają poszczególni trenerzy od poszczególnych piłkarzy, to też no to praca, jeszcze raz praca. Ma pan już takich piłkarzy, od których pan zaczyna zawsze układanie składu w głowie? No, powiedzmy, że są, ale ja nigdy nie przywiązuję się do nazwisk. Dobrze mnie znacie, że często też lubię zaskakiwać i czasami posadzić takiego zawodnika, o którym nikt by nie pomyślał, że będzie siedział w najbliższym meczu na ławce. Także dla mnie najważniejsza jest dyspozycja zawodnika i ten najbliższy mecz, najbliższy przeciwnik i to, w jaki sposób najlepiej dobrać kadrę do danego spotkania. Jest pan trochę zaskoczony, rozczarowany trochę słabszą dyspozycją Cetarskiego? Czy to jest oczywiście... No... Ja mówię, ciężko jest tak na gorąco oceniać po spotkaniach co niektórych zawodników. My w momencie, kiedy dokonamy analizy, tak, okej, no można by oczekiwać czegoś więcej, pewnych rozwiązań lepszych, tak. No ale to nie jest tak do końca, że tutaj jeden czy drugi piłkarz, to tak samo moglibyśmy mówić jeszcze o innych zawodnikach, którzy mogliby mieć troszeczkę lepszą formę niż na dzień dzisiejszy. Nie, generalnie ja jestem zadowolony ze wszystkich zawodników, od tego zacznijmy, od tego jaką wykonują pracę, od tego co robimy i tak jak mówię, z każdym treningiem to wygląda lepiej, mam nadzieję, że również z każdym meczem będzie to wyglądało lepiej i tego się trzymaj. A propos tego środka pomocy, hiszpański zawodnik, pojawiły się informacje, że takowy jest w klubie, że jest pan nim zainteresowany, chodzi o byłego gracza Wigierskiego, o Huertasa. Pierwszy słyszę o takim piłkarzu, nikogo takiego tu nie było. Od razu dementuję. Był Hiszpan, ale to na pewno nie ten, o którym mówisz. Był również Belg, o którym nie wspominasz. Nie ma już ich w klubie. Mhm. A sytuacja teraz kogoś, kto może odejść, Iwo Kaczmarski. Jaka jest jego przyszłość? Cały czas negocjujemy kontrakt. Jak już wydaje nam się, że pewne rzeczy już uzgodniliśmy, zgodziliśmy, to za chwilę jakieś nowe rzeczy się pojawiają i znowu musimy o tym rozmawiać. No przeciąga się to. Dla nas nie jest to komfortowa sytuacja, ale liczę na to, że to się szybko zamknie. To jeszcze na koniec Puszcza Niepołomice. To jest drużyna, która nie zdobyła jeszcze punktów. Tym bardziej pewnie podopieczni Tomka Tułacza będą chcieli za wszelką cenę zmienić tę sytuację. A z drugiej strony w zeszłym sezonie oni akurat chyba lepiej prezentowali się na wyjazdach niż u siebie. Tak, ale każdy sezon jest inny. Nie możemy tego brać pod uwagę. Zresztą jest to zespół, który podobnie gra i u siebie, i na wyjeździe. Na pewno tam nigdy łatwo się nie grało. Jest to specyficzne boisko, specyficzny teren. No i przyjdzie nam się zmierzyć ze specyficzną drużyną, która w tamtym sezonie też trochę namieszała, tak? Zaskakująco. Chociaż trener Tułacz wykonuje tam bardzo dobrą pracę, także
trzeba mu to oddać. Na pewno nie czeka nas łatwe spotkanie. Jeżeli ktoś może myśleć, że puszczę, to sobie możemy w taki sposób do tego podejść, przepraszam, to tak nie jest i tak nie jest w żadnym meczu w pierwszej lidze. To musimy o tym pamiętać. Niezależnie z jaką drużyną przyjdzie nam grać, nie ma łatwych spotkań. No to jeszcze tą rzecz właśnie z Iwo Kaszmarskim i Legią. Dementujemy, potwierdzamy? Nie, Legia złożyła ofertę, ale jest to oferta na tą chwilę dla nas niesatysfakcjonująca i myślę, że chyba również samego zawodnika, jak i jego menadżerów. A potwierdzi ten ruch zaprzeczenie informacji, która dzisiaj się pojawiła, że Marcel Gąsior ma wrócić środek pola? Tak, potwierdzam, jest po badaniach wydolnościowych i medycznych. Dzisiaj podpiszę umowę.